poprzednie filmy, które były na moim kanale, zostały usunięte przeze mnie. Uznałem osobiście, że to nie było dostateczne skupienie, żeby móc dokonać właściwego wglądu. Przeglądałem je i postanowiłem je usunąć. Postanowiłem je usunąć nie po to, żeby bronić po prostu siebie samego, czy własnych zdolności, tylko w związku z tym, że nie czułem, że to był właściwy wgląd. Teraz w tym momencie jestem zupełnie sam i postanowiłem na pewno, przede wszystkim mamy 10 kwietnia 2017 roku, wiemy, jaka jest sytuacja aktualnie na świecie. Przyjrzymy się sytuacji w Syrii i jakie ewentualnie działania zostaną podjęte ze strony Rosji, Syrii oraz Stanów Zjednoczonych wobec rosnącego tam napięcia. Przede wszystkim przyjrzymy się sytuacji teraz, w najbliższym okresie czasu lub przyszłości, to zależy, to już karty same określą, czego możemy się spodziewać bądź nie. Jak będzie wyglądała sytuacja w Syrii? Jest miesiąc kwiecień, początek kwietnia. Jeszcze nawet nie połowa. 10 kwietnia. Sytuacja w Syrii. Tak? Jak będzie wyglądała? W najbliższym okresie czasu. Przede wszystkim widzę, że w konflikt w Syrii, w wojnę w Syrii zaangażują się inne państwa. Inne państwa. W kwietniu, druga połowa kwietnia tego roku 2017, widać, że zostanie zwołane posiedzenie Rada Bezpieczeństwa ONZ, NATO, a nawet może zostać zwołany specjalny szczyt Unii Europejskiej poświęcony sytuacji w Syrii. Sytuacja w Syrii pogorszy się i tutaj karty, jakie wyszły, to jest Sąd, Słońce i Wieża Boga. Te trzy arkana informują, że sytuacja w Syrii ulegnie pogorszeniu w najbliższych 3 miesiącach, czyli teraz te najbliższe 3 miesiące będą kluczowe, jeśli chodzi o zażegnanie wojny w Syrii, konfliktu w Syrii. To mamy kwiecień, maj, czerwiec, do czerwca, jeśli do czerwca nie zostanie ten konflikt rozwiązany, to nie ma szans na to, żeby w tym roku wojna w Syrii się zakończyła, żeby w ogóle jakiekolwiek były szanse na rozwiązanie tego konfliktu. W rozkładzie mam tutaj też Księżyc, a więc widzę, że ciężko będzie dojść do porozumienia. Jest Słońce i Księżyc tutaj wzajemnie, Słońce u góry, Księżyc na dole, tutaj będzie kompletny brak porozumienia. Będzie kompletny brak porozumienia. Do tego jeszcze możemy dołożyć wisielca. Tutaj państwa kompletnie gdzieś, nawet widać pogłębienie, jakby pogłębienie.
pogłębienie kryzysu w związku z dialogiem, ze znalezieniem wyjścia z tej patowej sytuacji. Tarot ukazuje bardziej tutaj nie o tyle wojnę światową, co wojnę po prostu domową. Zaangażują się w to inne kraje. Jednak odbudowa Syrii w tym roku będzie niemożliwa. W tym roku będzie niemożliwa. Widać, że inne miasta zostaną doszczętnie zniszczone poprzez złe decyzje, błędne decyzje. Zawieszenie broni to będzie takie, będzie dużo mowy o zawieszeniu broni, o zawarciu jakiegokolwiek pokoju. Jednak nikt, żaden z przywódców nie będzie chciał pójść na kompromis. Każdy będzie po prostu widział swoją własną stronę medalu. Każdy będzie widział własne racje. Przede wszystkim tutaj, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że no... będzie organizowana pomoc humanitarna. Ale to będzie z ramienia właśnie takich instytucji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Możliwa jest również, możliwe, że do gry wejdzie Unia Europejska. To będą takie struktury społeczne. One będą chciały się przebić, żeby ocalić jak najwięcej ludzi, którzy stracą dachy nad głową. No, sąd trafia w wierze Boga, a więc widać po prostu możliwe migracje znów. Imigranci, napływ imigrantów, że to nie jest koniec, to nie jest koniec. Kolejne miasta zamieszkane, które teraz w miesiącu kwietniu 2017 są, one będą kompletnie bombardowane, one będą niszczone. Będą niszczone. Tutaj nawet widać, że będzie też również taka sytuacja, że no, nie będzie miejsca po prostu, by chować tych ludzi, którzy poniosą śmierć w wyniku błędnych decyzji. Brak porozumienia, brak wspólnego dialogu, totalne klapki na oczach przywódców państwowych. Prezydent Syrii, Assad, nie ustąpi i nie będzie miał zamiaru ustąpić. Będzie opierał się o inne państwa, o inne państwa, które będą sprzymierzały jego, będą popierały jego decyzje. No co tutaj jeszcze mogę dodać? No. Tak, no to właśnie to jest to są kraje arabskie, Księżyc. Ja zawsze widziałem Księżyc, to są kraje arabskie. Pogłębi się ta patowa sytuacja na Bliskim Wschodzie. Konflikt może nawet dotknąć kraje ościenne, czyli graniczące z Syrią. Tu też będzie dochodzić do jakichś incydentów. Rakiety bądź bomby mogą spaść na kraje przygraniczne. Tu widzę też jakieś niewielkie miasteczko tutaj, które może na tym ucierpieć. Jeśli chodzi o przeprowadzanie ataków, to będą nad ranem bądź w nocy. No, pora dnia tu jest, jeśli chodzi o dzień, jest wykluczona. Wszystko będzie się działo pod przykryciem w większości nocy. No co jeszcze? To jest taka ciekawostka. Ja tutaj dodam odnośnie
siły wyższe ponad siłami militarnymi tutaj, dojdzie na pewno do trzęsienia ziemi. Do trzęsienia ziemi w tym rejonie przygranicznym bądź w samej Syrii. No, pomoc medyczna, pomoc humanitarna tu będzie organizowana. Sytuacja się pogorszy, tu jest sytuacja patowa. Znalezienie szans na wyjście i rozwiązanie z wojny, w związku z wojną w Syrii, to okres, okolice, no, maj, czerwiec, to są takie dwa miesiące kluczowe. Będą zabiegi o to, by doszło do spotkania na szczycie, do spotkania reprezentantów danych krajów. Tutaj to może być Rosja, Stany Zjednoczone, Syria, a nawet Iran lub inne kraje ościenne, arabskie też będą chciały się w to włączyć, bo widać, będą miały już dosyć w ogóle całej tej sytuacji. Skala owej wojny nie przeniosła się na inne kraje. Będzie dochodzić do protestów społecznych na świecie, też bardzo mocno. Te protesty społeczne będą starannie tłumione. Informacje, które będą docierały do ludzi, ogólnie do społeczności światowej, będą filtrowane. Tutaj tu sam księżyc o tym informuje. Nie wszystko będzie tak trafiało. Nie wszystko będzie trafiało do opinii społecznej na bieżąco. No tak. Tak jak czułem, że sytuacja tutaj akurat nie ulegnie zmianie. Szansa na zmianę to jest do 3 miesięcy. Tylko jedynie możemy mieć nadzieję na to, że wojna w Syrii zakończy się z miesiącem czerwiec 2017 roku. Jeśli to nie nastąpi, to nie ma szans. Nie ma szans, by do końca tego roku doszło do rozwiązania tego konfliktu i tej wojny.